Wielki Post rozpoczynamy dzisiaj w środę popielcową. To jest przepiękny czas, święty czas. Czas dla nas wszystkich dany do głębszej refleksji nad samym sobą, nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem. Czas przemiany naszego życia ku lepszemu, ku Bogu. I dlatego dobrze, że mamy ten Wielki Post, bo on nas zmusza troszeczkę do tej głębszej refleksji. Każdy z nas to jest takim małym naczyniem. Albo jesteśmy naczyniem takim pięknym, ładnym, a jak porcelana, albo naczyniem glinianym. Ale na końcu i tak wszyscy, jeśli się te naczynia potłuko, to znajdują się na śmietniku. I chodzi o to, abyśmy my byli tym pięknym naczyniem, mimo tego, że jeśli nam może upaść, może coś się stać w naszym życiu, to jednak dalej i dalej potrafimy iść ku temu, co jest piękne, ku temu, co Boże. Z prochu powstały, z prochu się obrócisz. Dokładnie, z prochu nic tu nie zostawiamy. Od wieków, wieków ta formuła się nigdy nie zmieniła. Zmieniły się reformy, wprowadziły różne rzeczy, poprzemieniano ołtarze, to do przodu, to do tyłu, ale ta formuła z prochu powstały, z prochu się obrócisz, pozostała, a nowa formuła została dołożona na wszelki wypadek, jeśli ktoś chce używać. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, jest ona zaczerpnięta z Ewangelii. Wielka prawda o nas samych, a ojcze Januszu, powiedz, jak to jest, jak to będzie w kościele? Można będzie przychodzić do kościoła? Więc jeśli miasto Toronto i Mississauga nie zablokują, to premier w poniedziałek ogłosi, że są otwarte kościoły na tych samych zasadach, co było przedtem, a więc 30% pojemności kościołów. Ale dzisiaj słyszałem wywiad, jaki był przeprowadzony z miastem Toronto i oni się sprzeciwiają temu. Miasto Toronto dalej chce przez 2 tygodnie, aby było wszystko zamknięte, żeby pozbyć się, powiedzmy sobie, jak największą ilość zachorowań. I módlmy się o to, żeby jednak ta decyzja była inna. Ja błagam Pana Boga, żeby wreszcie nam otworzyli kościoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Bracia i siostry, razem z całym Kościołem rozpoczynamy dzisiaj okres wielkopostnej pokuty. W środę popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez 40 dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus pojednał świat ze swoim niebieskim Ojcem, a także i my teraz, mocą tego wydarzenia, możemy uzyskać odnowienie więzi, jaką nawiązaliśmy z Panem Bogiem w chwili naszego chrztu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To słowa, które często będziemy słyszeli w Wielkim Poście. Na znak naszego nawrócenia i pokuty przyjmiemy teraz popiół na nasze głowy. Jest to wyraz naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Pana Boga. Jest to także znak naszej wiary, bo przecież jesteśmy słabi i grzeszni, a jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch podniósł do godności Bożych dzieci. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci. I On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Teraz zapraszam do ceremonii posypania popiołem. W prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy. To jest najważniejsze przesłanie, no ale jesteśmy nieśmiertelni. W to wierzymy. Jesteśmy ludźmi Wielkanocy. Oczywiście w naszych parafiach polonijnych tutaj staramy się mimo tych wszystkich obostrzeń żyć według naszej wiary, żyć według naszej tradycji.
Dzisiaj mamy dwa piękne znaki, które udzielamy w Kościele. Znak popiołu, to jest nasz grzech, nasza słabość, nasze skamieniałe serca i to wszystko właśnie popada w ruinę, jeśli takie coś mamy. I potrzeba nam mocy, dlatego mamy drugi znak, Pan Jezus, największy na świecie dawca życia i Jego właśnie też dzisiaj tutaj przyjmujemy w malutkich grupkach. Jak widać, kolejka dosyć jest długa i sporawa. Także dajemy jakoś radę i prosimy o modlitwę wszystkich jedni za drugich. Wspierajmy się, żeby Pan Jezus, którego dzisiaj przyjmujemy, właśnie ożywił te nasze popioły wszystkie, które mamy w sercu, co nie? Szczęść Boże, wszystkiego Boże, dobrego. Bardzo dziękuję. A będzie Kościół otwarty na Wielkanoc? Na Wielkanoc to ojejku, jeszcze nie wiem, nie myślę. Ja myślę, że ta niedziela jeszcze nie, następna jakieś jest nadzieja malutka. Modlimy się. Modlimy się i trzymamy dzielnie. Szczęść Boże.